231 w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Miejskiej 15 Mieszczyjowice. W planie finansowym wydatków dzielnicy 15 Mieszczyjowice na 2013 rok uchwalonym uchwałą Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice z dnia 24 stycznia dokonuje się przeniesienie środków zakup usług remontowych kwota 670 zł na zakup energii. Konieczność dokonania zmian w planie finansowym wydatków dzielnicy 15 Mieszczyjowice wynika z bieżącej analizy wydatków w roku 2013 w oparciu o sprawozdania Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji. Nie opiniowała. Rewizyjna. Opiniowała. Budżetowa. Opiniowała jednocześnie. Infrastruktury komunalnej. Nie opiniowała. Praworządność. Nie opiniowała. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji i młodzieży. Nie opiniowała. Pomocy społecznej. Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja jedno zdanie, proszę Państwa. Ze względu na to, że budżet jest jaki jest, to znaczy się mizerota, to dawnymi czasy przeniesień między paragrafami dokonywały się zazwyczaj dwie sesje przed końcem roku, chyba nie coś takiego krótszego wypadło. A teraz przez to, że praktycznie każdy paragraf jest na styk, to będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia do końca roku coraz częściej z takimi przeniesieniami. Kwota 670, to za potem będziemy mieli 700. Bo naprawdę obrazowo to za mnie robimy tak, jak ktoś mówi, łopatą z paragrafu do paragrafu rzucić, a teraz to będziemy robić łyżeczką. No niestety taki budżet i tak się będziemy musieli nie zastosować. Dziękuję. Ja jedyną nadzieję jeszcze powiększenia jakoś środków, to musiałby nam jakoś przyznać pan prezydent. Dopatruje się w porozumieniu, które zawarliśmy z Gremium Demokracji, które zajmuje pierwsze piętro. Gram się z panem dyrektorem o prośbę o zwiększenie, bo nie bardzo rozumiem, jak my mamy zrealizować plan finansowo-rzeczowy, gdzie nie bierze się pod uwagę to wszystko wydarzenie. Budżet nie jest powiększany, przeznaczony na utrzymanie naszej dzielnicy, a prostym przykładem jest chociażby są śmieci, gdzie z kwoty 18 złotych ma 137 zł miesięcznie nam podskoczyło teraz. Dodatkowo z drodzy energii elektrycznej nie korzystamy ani z telefonów komórkowych. Ja szczerze mówiąc odłożyłem telefon komórkowy do szuflady. Także jeżeli ktoś jakieś SMS-y czy coś, to bardzo prosiłbym o komórkę prywatną. Nie wiem, jak to zrobić. A z drugiej strony oczekuje się od nas Najgorsze jest jeszcze to w tym wszystkim, że budżet dzielnicy ma zabezpieczyć funkcjonowanie dzielnicy, to jest najgorsza rzecz, jaką jest dla nas w tym wypadku, to lewy. Panele do drukarek, to jest kolorowy, to jest potężny wydatek. A dzielnica funkcjonować musi. A tak będzie to będę brał pod uwagę. Dziękuję. A przepraszam, ja chciałam się tylko zapytać jeszcze, a o te śmieci, a to mamy tą opłatę, to jest sam klawęcka kwota do szkoły za cały ten budynek? Tak, to metr. Nie, za metr, to nas w rozmowie, to nie jest tylko problem naszej dzielnicy, to jest inna sytuacja. Ale my tak z tym grodzkiem możemy pracować. Proszę posłuchać, my zostaliśmy podporządkowani, bo zostaliśmy, ja rozmawiałem z panem dyrektorem, za pałkę, skierowano to osoby, która się zajmuje. Myśmy zostali przyporządkowani jako urząd i tam nie ma ile jest jednostek w tym, tylko jako urząd. Nieważne, czy wyprodukujemy to śmieci, czy nie. Nie ma takiego, bo u nas jest większa ilość śmieci. Także no... To tak jak tutaj pani podpowiada, my się na żadnym waszym nie mogę rozwiązać. Bo jednak jestem sam, zmieniła się to opłata o 110 zł. Zresztą to chyba proszę o przyjęcie uchwały. Według druku nr 231 w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice. Kto jest za?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Miejskiej w 15.00 podjęła uchwałę nr 30, załamany przez 231, załamany przez 213. Dziękuję bardzo.